Rozdział szósty. Przerwana impreza. Zdarzają się noce, gdy warunki do snu są idealne, jednak z jakiegoś powodu jedyne co można zrobić, to nerwowe przewracanie się z boku na bok. To była właśnie jedna z tych nocy. Statek przeszedł w stan wstrzymania, bujając się lekko na falach. Miejscami można było usłyszeć szum oceanu otaczającego Air Carriera. Od czasu do czasu ciszę przerywał odgłos kilku robotów przejeżdżających korytarzami. Poza tym panowała niemalże całkowita cisza. Obudziłem się około pierwszej w nocy. Całe ociekałem potem, chociaż nie pamiętam, aby śniło mi się coś takiego jak dobę wcześniej. Po kilku minutach postanowiłem coś zjeść. Udałem się na stołówkę. Na miejscu zobaczyłem sunset, która słodko spała przy jednym ze stolików, opierając głowę na przednich kopytkach. Przed nią zaś leżała otwarta książka i pióro umoczone w atramencie. Uniosłem brwi. Nie spodziewałem się jej tutaj, a zwłaszcza o tej porze, a do tego w takiej sytuacji. To było dla mnie trochę zastanawiające. To nie moja sprawa. Zamruczałem pod nosem, po czym wyjąłem z szafki chałwy. Wychodząc ze stołówki coś mnie tknęło. Zatrzymałem się i obróciłem do śpiącej klaczy. W godzinach nocnych Air carrier obniżał temperaturę wewnątrz statku do zaledwie 12 stopni Celsjusza. Nawet ja to odczułem, gdy wstrząsnął mną zimny dreszcz. Dlatego też poszedłem do magazynu, a następnie przyniosłem stamtąd duży, wełniany koc, który narzuciłem na sunset. Lepiej, żeby się nie rozchorowała, prawda? W końcu jesteśmy sobie potrzebni. Przykryłem ją kocem, a następnie poszedłem w stronę sekcji mieszkalnej. Wtem obok mnie przejechały trzy mobilne, robotyczne ramiona. Nie miałem pojęcia, co się stało. Dlaczego Norman nie zaraportował mi o tym, skoro ma czujniki podpięte praktycznie do każdego urządzenia na statku? Najwyraźniej uszkodzenia sięgały dalej niż sobie wyobrażałem. Jak się później przekonałem, chodziło o jedno z ważniejszych urządzeń na statku. Ech, to były ciężkie dwie godziny. Moje przeczucia okazały się prawdą. Padła sprężarka numer 5. Owo urządzenie było odpowiedzialne za dostarczenie sprężonego powietrza do systemów podciśnieniowych komór spalania generatorów wodorowych. Bez działającej sprężarki w komorach spalania gromadziła się woda, która z kolei powodowała, iż sprawność generatorów malała a niekiedy uniemożliwiała ich działanie. Na szczęście problemem okazało się łożysko, a nie jakiś trudniejszy w wymianie element. Jedno pytanie skutecznie wypełniało mój umysł, jednak zmęczony naprawą, wróciłem do pokoju i zasnąłem. Nazajutrz wstałem bardzo wcześnie, około piątej rano. Statek kołysał się lekko na wodzie, w odległości około kilometra od lądu. Mimo wczesnej pory w mieście już były otwierane niektóre sklepy. Wschodzące słońce i świeże powietrze pomogły odpłynąć moim myślom. W pewnym momencie mój wzrok przykuł pewien element stojący na małej wysepce blisko lądu. To była rzeźba kucyka. Byłem prawie pewien gdzieś już się spotkałem, jednak nie wiem gdzie i kiedy. Najwyraźniej wskutek inwersji międzywymiarowej traciłem coraz to większe obszary pamięci dotyczących dawnego życia. Kiedy rozejrzałem się wokoło, zaniepokoił mnie widok jednego z wyjść wieżyczek. Było ono na wpół otwarte. Tak, Herkalier był uzbrojony. Często podczas pierwszych transportów statki były atakowane i co tu dużo mówić, obrabowywane. Co prawda dostawaliśmy eskortę myśliwców od państw, przez które przelatywaliśmy, ale nieraz zdarzały się sytuacje, w których to myśliwce były zestrzeliwane lub sabotażowane w bazach wojskowych. Dopiero po kilkunastu abordażach i wymuszonych lądowaniach firma dostała pozwolenie na uzbrojenie transportowców. Podleciałem do uszkodzonego elementu i przyjrzałem mu się w poszukiwaniu źródła usterki. Czujnik krańcowy z wybitym ramieniem nie wyglądał najlepiej. Tak więc znalazłem ten problem. Prawdopodobnie jeden z odłamków powstałych przy otarciu o wieżę narobił tyle szkód. Norman! Odłącz sprężone powietrze w siłownikach drzwi wieżyczek, powiedziałem do mikrofonu. Wykonano, odpowiedział komputer. Naprawa tego typu awarii nie była czymś szczególnie trudnym. Poleciałem tylko do magazynu po śrubokręt i nowy element do czujnika. Mimo posiadania kopyt zamiast rąk, wymiana części poszła całkiem sprawnie. Nadal dziwiło mnie w jaki sposób kucyki mogły cokolwiek chwytać kopytami. Załącz ponownie sprężone powietrze w siłownikach drzwi wieżyczek i wykonaj test zgodności ich ruchu z diagramem czasowym. Wydałem rozkaz po uprzednim odsunięciu się. Wtedy nastąpiła sekwencja ruchów sprawdzająca działanie mechanizmów. Norman zamknął drzwi, otworzył, wysunął wieżyczkę, wsunął do środka, a następnie zamknął drzwi. Wynik testu pozytywny, nie ma oznak uszkodzenia. Odetchnąłem z ulgą. Niestety nie zawsze naprawy przebiegają tak gładko. Czasem trzeba coś poprawić, dopracować i to właśnie bywa męczące. Tym razem było inaczej, dlatego postanowiłem zrobić coś zupełnie innego. Po naprawie sprężarki i tej wieżyczki miałem ochotę oderwać się od tego całego szmelcu. Wylądowałem na głównym pasie i zacząłem robić ćwiczenia, które zaleciła mi czoko podczas lekcji latania. W jednym miała rację. Kondycji to nie miałem za grosz. Po ćwiczeniach pozwalających na przygotowanie mięśni do lotu, zrobiłem trzy okrążenia wokół statku. Obierz kurs na miejsce o najwyższej sile sygnału wydałem rozkaz wchodząc do windy hangarowej. Jeszcze zanim winda zaczęła jechać w dół, statek wydał serię trzech sygnałów dźwiękowych i uniósł się w powietrze. Wróciłem do magazynu, odłożyłem narzędzie i wyrzuciłem zepsutą część. Ostatnią rzeczą, która została mi do zrobienia w tym pomieszczeniu, to zabranie stamtąd dwóch załadowanych plecaków. Spojrzałem na ekran LCD przy wejściu do pomieszczenia. Zegar wskazywał dopiero na za dziesięć siódmą. Zaniosłem obie torby do hangaru śmigłowców i położyłem je do wnętrza jednego z nich. Zwykle owe maszyny latające służyły do automatycznego załadunku i rozładunku towarów, które musiały być przewożone na wyższych kondygnacjach lub po prostu na pasie startowym, ale z racji na aktualne okoliczności stanowiły idealny środek transportu na piaszczyste tereny. Dwie godziny później statek zatrzymał się nad pustynią. Kończyłem wtedy jeść śniadanie i przeglądać zapisy rejestratora pracy systemu ZPC. Wszystkie dane, jakie tam znalazłem, mieściły się w dopuszczalnych granicach, aż od nadwyżki częstotliwości pracy w zakresie od 2 do 0,63 do feralnego 2,73 MHz. Według charakterystyki system wykazywał coraz to większy współczynnik strat energii. Największy współczynnik strat pojawiał się przy sekcji pomiarowej kryształu. Spojrzałem jeszcze raz na dokumentację. Charakterystyka zgadzała się linia w linie. To tylko mnie utwierdzało w przekonaniu, iż to ja popełniłem błąd. Ser, dotarliśmy na miejsce, odezwał się Norman. Drzwi do stołówki otworzyły się i weszła przez nie ospała sunset. Uh. Dzień dobry! Ziewnęła. Witaj, odpowiedziałem odkładając ogryzek na plastikowy talerz. Wyspałaś się? No jasne, ale tak w ogóle to myślałam, że wyruszamy z samego rana. I wyruszyliśmy, ale nie było potrzeby cię budzić. Śmigłowiec jest gotowy do drogi, wtrącił komputer. Co jest gotowe? zapytała Sunset. — Zobaczysz — odpowiedziałem, uśmiechając się. Po śniadaniu zeszliśmy do hangaru śmigłowców. Maszyna, którą mieliśmy lecieć, czekała już z włączonym silnikiem, a łopaty wierników obracały się, powodując charakterystyczny hałas. Podbiegłem do pojazdu i szybko otworzyłem przesuwane drzwi. — Wsiadaj! — krzyknąłem, wskakując do środka. Klacz niepewnie weszła na pokład. Gdy zamknąłem drzwi, platforma, na której stała maszyna, została wysunięta za pomocą siłowników hydraulicznych za szybko otwierające się boczne wyjście. Znaleźliśmy się wtedy pod jedną z ruchomych części statku, zawierającej dodatkowy wirnik. Komputer zwiększył moc silnika i tym samym śmigłowiec uniósł się parę centymetrów w górę. Pięć sekund później platforma cofnęła się, zamykając za sobą drzwi hangaru. Kiedy maszyna zaczęła powoli opadać, nałożyłem Sunset zestaw komunikacyjny na głowę. Długo będziemy opadać? Krzyknęła, próbując przekrzyczeć panujący wewnątrz harmider. Nie, za chwilę poleci nad statkiem, a później już tylko do celu! Odpowiedziałem, nakładając plecak. O ile mi poszło to, łagodnie mówiąc, średnio, to jednorożcowi udało się to zrobić bez najmniejszych problemów. Lądując, śmigłowiec wzbił w powietrze wielkiej ilości piasku i kurzu, tworząc tym samym coś na kształt zasłony. Śmigłowiec H-52, wyłącz silnik i czekaj tu na nas! Wydałem rozkaz, gdy maszyna dotknęła kołami ziemi. Wykonuję, odpowiedział komputer, po czym wirniki zaczęły gwałtownie zwalniać. Panie, przodem! Powiedziałem wesoło, przytrzymując otwarte już drzwi. Jednorożec szybko wyskoczył z wnętrza pojazdu i poprawił sobie grzywę. Kiedy kurz i piasek opadły na ziemię, ujrzeliśmy monumentalną skalistą górę. To tutaj? Zapytała klacz. Tak, Norman mówi, że ta góra jest pusta w swojej podstawie, odpowiedziałem, ściągając plecak. Jak tam wejdziemy? Dopytała, przyglądając się w zniesieniu. Wybuchowo. Zaśmiałem się, wyciągając z plecaka mały ładunek wodorowy ze zdalnym zapalnikiem. Następnie obszedłem górę w poszukiwaniu miejsca, gdzie nie byłoby ryzyka stoczenia się głazów. Kiedy takowe znalazłem, umieściłem ładunek w odpowiednim miejscu i razem z Sunset schowaliśmy się za śmigłowcem. Odpalaj! powiedziałem do mikrofonu. Wykonuję. Odpalenie ładunku za 3, 2, 1 odpowiedział komputer. W momencie zakończenia odliczania nastąpiła eksplozja, która odsłoniła wejście do jaskini. Wchodzimy, rzuciłem po uprzednim upewnieniu się, że szczelina nie zostanie niczym zasypana. Gdy weszliśmy do środka, zobaczyliśmy, że owa jaskinia nie jest efektem działania naturalnych sił. Oświetlenie powiedziałem do mikrofonu. Z plecaka zarówno mojego, jak i jasno-pomarańczowej klaczy wysunęły się pary latarek na wysięgnikach. Naszym oczom ukazały się tory rozciągające do niewidocznego z zewnątrz zasypanego wyjścia do głębokich czeluści prowadzącego w dół korytarza. Na ziemi leżały zardzewiałe kilofy, łopaty oraz przewrócone wagoniki. — Masz podgląd na żywo? — zapytałem. — Tak, ser. Radziłbym kierować się wzdłuż torów. — odpowiedział komputer. — Idziemy? — odezwałem się do jednorożca. — Idziemy — odpowiedziała Sansa. Szliśmy spiralnym korytarzem dosyć długo, patrząc cały czas pod nogi. Kiedy znaleźliśmy się na dole, zobaczyliśmy ogromne podziemne jezioro, a wokół niego mnóstwo wystających niebieskich kryształów. Sala, w której się znaleźliśmy, była ogromna i cała pokryta niebieskimi kamieniami, które z kolei odbijały światło przebijające się z zewnątrz. Ranch, powinieneś to zobaczyć! krzyknęła sunset. Podszedłem do niej i zobaczyłem coś, co uświadomiło mi, że to było za proste, aby mogło być prawdziwe. Zewnętrzne ściany groty były pokryte małymi drobinkami czerwonych diamentów o maksymalnej długości może dwóch centymetrów. Cóż, to wyjaśniało tak dużą siłę sygnału. Wracajmy, te kryształy są za małe. Rzuciłem, odwracając się do ściany. Zapytała klacz, podnosząc, pokazując mi czerwony kryształ, o wiele większy od tych pozostałych. Wyjąłem miary z plecaka i zmierzyłem jego wymiary. Co o tym myślisz, Norman? Powiedziałem do mikrofonu. Powierzchnia tego minerału jest za mała, aby zastosować go w urządzeniu, ale nada się do testów. Odparł komputer. Gdzie go znalazłaś? Zapytałem, chowając kryształ w torbie. W tamtym wagoniku. To był chyba ostatni. Odparł jednorożec. Ser system AP śmigłowca H-52 wykrył nasilającą się aktywność sejsmiczną w okolicy. Odezwał się Norman. Lepiej stąd wyjdźmy, rzuciłem odwracając się w stronę klaczy. Ta jednak stała w bezruchu. Wszystko w porządku? Zapytałem, gdy podszedłem do Sunset stojącej niemal całkowicie nieruchomo. Chwilę później zrozumiałem, co ją zszokowało. Przy wejściu do korytarza leżały przygniecione sporym kawałkiem niebieskiego diamentu kości jakiegoś kucyka. Nie zdążyłem nawet nic powiedzieć, gdy nastąpił silny wstrząs. Szybko pociągnąłem jednorożca za grzywę i pobiegliśmy w górę. — Na bok! — krzyknąłem, widząc jak zewnętrzna ściana szybu odrywa się i spada. Klacz nie zdążyła odskoczyć i spadała razem z oderwanym fragmentem. Widząc, co się dzieje, szybko poleciałem za nią, by kilka metrów od tafli jeziora złapać się i unieść do góry. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak ważne były słowa Czoko odnośnie ćwiczenia mięśni skrzydeł. Brawo! krzyknęła sunset i widząc, że opadam już z sił, rozpostarła pole siłowe, o które rozbił się spadający głaz. Zamachałem skrzydłami najmocniej, jak tylko mogłem, dzięki czemu udało się wrócić z powrotem na tory. <laughs> Wszystko w porządku Zapytałem ledwo łapiąc oddech Tak i dziękuję Odrzekła, po czym rzuciła się w moją stronę i odepchnęła mnie na bok Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że klacz leży na mnie Sunset natychmiast podniosła głowę, by już chwilę później lekko się zarumienić Okazało się, że leżeliśmy na torach Dosłownie kilka centymetrów od wielkiego odłamka skalnego znajdującego się w miejscu, w którym jeszcze kilka sekund temu staliśmy. Dzi dzięki. Odezwałem się nadal, nie dowierzając jak mało brakowało. Spadajmy stąd, odpowiedział jednorożec, wstając i podając mi kopytko. Wstrząsy ustały, a my ruszyliśmy dalej. Sir, otrzymałem inf... O, zbliża... — Się. Proszę się jak najsz stamtąd. Ewaku! — zakomunikował komputer. Po chwili nastał całkowity brak łączności ze statkiem. — Oby tylko nie zasypało! — rzuciła klacz i po chwili dodała z szokowanym głosem. — Wejście? Gdy głazy zasypywały miejsce niedawnej wyrwy w ścianie groty. Podszedłem do sterty kamieni i sprawdziłem, czy nie ma możliwości przesunięcia ich. Okazało się to niemożliwe do zrobienia. Gdyby nawet udało się usunąć chociaż część, to natychmiast wyjście zostałoby ponownie zagrodzone przez kawałek belki oraz leżący na niej głaz. Trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy. Utknęliśmy. Rozstawiłem na ziemi małą lampę LED, aby zapewnić jakiekolwiek źródło światła. Nigdy nie myślałem, że tak skończę. Powiedziałem z rezygnacją w głosie, kładąc się na brzuchu i spoglądając w stronę leżącej naprzeciwko sunset. Ja też inaczej wyobrażałam sobie mój koniec. Odparła, patrząc w moją stronę. Myślałaś o tym, co zrobisz po odzyskaniu wolności? Wróciłabym do rodziców znalazła pracę i zaczęła wszystko od nowa. A ty, co byś zrobił po powrocie do domu? Wziąłbym miesiąc wolnego i odwiedziłbym moje rodzeństwo, odparłem. Nie widziałem się z nimi jakieś pięć lat. Dodałem zrezygnowany. Leżeliśmy naprzeciwko siebie jakiś czas, gdy klacz zapytała. Jak myślisz, czy Norman nas stąd wyciągnie? Tego jestem pewny, ale pytanie brzmi, czy zdąży, odpowiedziałem, patrząc na cyfrowy zegar w obręczy. Oczywiście to było kłamstwo, nie chciałem, aby spędziła te parę godzin z świadomością zbliżającej się śmierci. Norman nie był sztuczną inteligencją, a jedynie programem, który działał według określonych procedur. W tym wypadku owe procedury mówiły jasno, że Norman musi przyjąć rozkazy od osoby o szczeblu niżej, jednak tym razem na pokładzie nie było nikogo. Mimo wszystko cieszyłem się, że dwie godziny temu postanowiłem jednak zostawić małe butle z tlenem w plecakach. Co masz na myśli, mówiąc, czy zdąży? zapytała, patrząc na mnie niepewnie. Gdyby miał pełny obraz wnętrza góry, wystrzeliłby rakiety w odpowiednie miejsce i wydostałby nas stąd. Ale teraz, odpowiedziałem, patrząc na wskaźnik ciśnienia w zbiorniku. Spróbuję znaleźć pomoc? Prawdopodobnie, odrzekłem. Musimy oszczędzać tlen najdłużej jak się tylko da dodałem, wyciągając z przodu przednie kopyta i kładąc na nich głowę. Czułem, jak coś we mnie skręca się w środku. Nie wiedziałem dlaczego, jednak to narastało, im dłużej na nią patrzyłem. Leżeliśmy tak w ciszy kilka godzin. Wskazówki manometrów szybko zbliżały się do zera. Resztkami sił podczołgałem się do klaczy i sprawdziłem, czy jeszcze żyje. Oddychała ciężko, bezskutecznie, próbując nabrać jak najwięcej powietrza. Zobaczyłem, że ciśnienie w jej zbiorniku jest równe zeru. W obawie o jej życie wziąłem głęboki oddech i podałem jej swoją maskę. W tamtej chwili zabrakło mi sił na cokolwiek. Nie mogłem się doczołgać z powrotem na swoje miejsce. Nie mogłem nic mówić. Nie mogłem jasno myśleć. Przestałem oddychać. Kiedy położyłem się na bok, wyczerpała się bateria lampki. Nastała całkowita ciemność. W pewnym momencie usłyszałem odgłos przesuwanych skał oraz głosy innych kucyków. Powoli odwróciłem głowę w stronę źródła dźwięków i zobaczyłem, jak z pomiędzy kamieni przedostaje się coraz więcej promieni światła. Podniosłem lekko głowę. Aby zobaczyć, co się dzieje, jednak nie zobaczyłem niczego konkretnego. A potem nie widziałem już nic. Obudziłem się na oddziale szpitalnym r carriera. Miałem założoną maskę tlenową oraz kilka elektrod podłączonych do urządzenia mierzącego tętno. Po prawej stronie łóżka stała mała szafka, na której leżały moje rzeczy i plecak. Ponownie w świecie żywych powitał mnie ból głowy i żal z powodu, jakby nie patrzeć, porażki. Lecz to był oczywisty błąd z mojej strony. Nie powinienem spodziewać się sukcesu tak szybko. Jak się czujesz? zapytała czoko, podlatując do mnie od uszka jasno-pomarańczowej klaczy. Zsunąłem maskę i spróbowałem samodzielnie odetchnąć. Ze mną w porządku. Ale co sunset? Zasnęła kilka minut temu, obudziła się od razu po podaniu tlenu. Lekarze mówią, że nic jej nie będzie, odpowiedziała Pegazica. Norman was powiadomił. Nie tylko nas, podał komunikat z prośbą o pomoc na całe miasto. Sharp zwołał kolegów i kilku doświadczonych ratowników. Zanim się obejrzeliśmy, leciliśmy już do was. Uśmiechnęła się, co znacznie mnie uspokoiło. Gdzie teraz lecimy? Zapytałem odłączając elektrony. Do szpitala w Canterlot, odparła Pegazica. Lekarz mówił, że masz nie wstawać. I Nie powinien nawet o tym myśleć, wtrącił kąśliwie lekarz. Oho, o wilku mowa! Był on brązowym jednorożcem o niebieskich oczach i ciemno-szarej grzywie. Jego znaczek przedstawiał stetoskop. Z małej, szarej torby, którą miał na plecach, wystawał w sporych gabarytów notatnik. Jak samo cię, Zapytał, przystanąwszy z drugiej strony mojego łóżka. Czuję się tak, jakby mnie na kilka godzin przysypały tony skał i to bez dostępu do powietrza. To znaczy, bywało lepiej, ale nic mnie szczególnie nie boli, odpowiedziałem. Mieliście więcej szczęścia niż rozumu. O ile w ogóle go macie. — Dobrze, że skończyło się tylko na obtarciach i siniakach — burknął z trudem, wyciągając zeszyt oraz małą latarkę. — Też wymyślił, że nie można używać magii — zamarudził pod nosem. Oczywiście wypowiedział te słowa tak, aby je usłyszał. Maruda podszedł do mnie i wykonał kilka podstawowych badań. — Chyba jednak nasz radę stanąć na nogi — dodał ze zdziwieniem jednorożec. Powoli wstałem i zszedłem z łóżka. Kręci ci się w głowie? Lub masz nudności? Nie, odpowiedziałem, próbując poruszyć skrzydłami. Niebieskooki kucyk zapisał coś w karcie i skierował się w stronę wyjścia. Muszę iść na mostek. Pójdziesz ze mną? Spytałem czoko, po czym zabrałem z szafki swoją torbę. Ona, jak to zwykle, ochoczo zgodziła się bez zastrzeżeń. Wiesz może, czy ktoś przebywał na mostku? Mam w związku z tym mieszane uczucia. Zapytałem, gdy jechaliśmy windą. Raczej nikt tam nie poszedł. Co, więc nikt teraz nie kontroluje statku? No tak, od tego jest przecież Norman, prawda? Zresztą nieraz się sprawdził w tej roli. On jest tylko komputerem czoką. Jeśli cokolwiek na statku zostanie uszkodzony, to już niekoniecznie musi sprawdzić się w swojej roli. Powiedziałem zrezygnowanym tonem. W tej samej chwili światło w windzie zamigotało tak, jakby komputer chciał chrząknąć pretensjonalnie. Bez urazy, Norman. Dodałem, gdy wychodziliśmy z windy. On nas słyszy? Zapytała szeptem czoko. Cały czas odparłem. Przecież kontroluje wszystko, co się dzieje na statku. Dodałem po chwili. Następnie przyłożyłem oko do skanera. A co z. Ten, tego... prywatnością... wyglądała na nieco zmieszaną. Oczywiście zapytam potem Normana, o co może jej chodzić. O to się nie martw. Jego program komunikacyjny jest prostym algorytmem, wyszukującym słowa klucze. Odparłem, po czym usadowiłem się w fotelu pilota. Norman, ile kucyków mamy na pokładzie? Dwadzieścia trzy, razem z panem, sir. Włącz procedurę automatycznego skanu, gdy wylądujemy ponownie na wodzie. Wydałem rozkaz, po czym chwyciłem długopis i za jego pomocą ustawiłem kilka rzeczy w menu głównego ekranu. Na holograficznym pulpicie pojawiły się raporty wykonanych czynności z ostatnich kilku godzin. Jedynymi sprawami, które naprawdę mnie interesowały, to czy śmigłowiec jest na pokładzie, obecność awarii w ostatnim czasie i stan zużycia wodoru. Na szczęście okazało się, że wszystkie czujniki funkcjonowały jak należy. Prawie. Co się dzieje z generatorem sprężarki pomocniczej numer 5? Sterownik urządzenia włączył domyślny program sekwencji dozowania mieszanki. Musi pan zrestartować go manualnie odparł komputer. Westchnąłem głęboko, a następnie podszedłem do jednej z szaf sterowniczych. Szybko znalazłem odpowiedni przełącznik i poruszyłem go w dwie strony. Gdy wrócę do domu, przeprogramuję każdy sterownik tak, aby sam się restartował przy każdym trybie uśpienia. Pomyślałem. Przypomniałem sobie o krysztale znajdującym się w torbie. Wyjąłem go i podałem stojącemu w rogu pomieszczenia mobilnemu, robotycznemu ramieniu. Zabierz kryształ do testowania. Wydałem polecenie robotowi. Szczypce chwyciły kamień i za pomocą gąsiennic wyjechały w stronę określonego przeze mnie celu. Zbadaj tylko parametry elektryczne, z testem poczekaj na moją decyzję, powiedziałem, zwracając się w stronę głównego pulpitu. Sir, panna Nashimer pyta o pana. Odezwał się Norman. Powiedz, że zaraz będę na stołówce, odpowiedziałem, podchodząc razem z pagazicą do wyjścia. Sir, panna Nashimer stoi przed drzwiami dodał komputer sekundę przed tym, jak tłoczyska siłowników otworzyły przejście. Wiedziałem, że cię tu znajdę, odezwał się jednorożec. Pracocholizm, odparłem wesoło. Zostawisz nas samych? Zwróciła się do czoko. Kremowa klacz pokiwała głową i poszła w stronę stołówki. Ciebie też się to tyczy, Norman? Dodała po chwili. Diodawka kamerze zgasła, sygnalizując wyłączenie kamery. Co się stało? Zapytałem zaciekawiony. Słyszałam, co zrobiłeś dla mnie w jaskini. Odpowiedziała, po czym dodała... Dziękuję. Zaraz po tych słowach Sunset uściskała mnie czule. Nie ma za co dziękować. Odparłem odwzajemniając uścisk. Klacz cofnęła się, po czym oboje poszliśmy dalej. Mogę ci się jakoś odwdzięczyć? Zapytała Sunset, gdy wchodziliśmy do wielkiego pokoju w sekcji mieszkalnej. Był to w rzeczywistości sporych rozmiarów salon, w którego centrum znajdował się długi stół konferencyjny. Podłogę pokrywały jasne drewniane panele, a ściany matowa biel z grafikami i logo firmy w różnych odcieniach metalicznego koloru niebieskiego. Na jednym z końców znajdował się pięćdziesięciocalowy telewizor z kamerą internetową. Większość obecnych tam kucyków siedziało przy owym stole i żywo nad czymś dyskutowało, ale dziwne było to, iż pozostali próbowali włączyć film na podłączonym do ekranu DVD. Ku mojemu zdziwieniu udało im się. W moim mózgu pojawił się ogromny napis What the fuck? W pewnym momencie zostałem zauważony przez jednego z ogierów. Możesz trzymać doktorka z daleka ode mnie. Nie wiem dlaczego, ale działa mi na nerwy. Odparłem, widząc podchodzącego do nas znajomego jednorożca w kitlu, niosącego stetoskop. Załatwione, odpowiedziała, idąc w stronę lekarza. Ja z kolei postanowiłem pójść do mojego pokoju. Oczywiście skierowałem się w inne miejsce. Mimo tego, że cieszyłem się z bycia nadal wśród żywych, niepokoiło mnie zachowanie Normana. To, co zrobił, wymagało niejako twórczego myślenia. W końcu żadna z wprowadzonych do jego programu procedur nie wskazywała na konieczność takiego zachowania. Odpowiedź musiała kryć się w przeszłości, statku, a może raczej czarnej karcie historii całej firmy. Zaledwie kilka lat temu zaczęły się wstępne testy systemów ZPC zakrzywiania przepływu czasu. Prototypy tych urządzeń niejednokrotnie doprowadzały całą załogę do utraty przytomności, przez co statek stał bezczynnie w powietrzu przez kilkanaście godzin. W każdym takim przypadku trzeba było dostarczyć personel medyczny na statek. Firma zaś ponosiła wtedy duże straty pieniężne. Wszyscy w zarządzie wiedzieliśmy zatem, system ZPC trzeba usprawnić. I to jak najszybciej. Jednak nie mogliśmy również wstrzymać działalności firmy do tego czasu. W związku z tym ogłosiliśmy przetarg na system autonomicznego systemu podejmowania decyzji. Na nasze szczęście udało się go zakończyć w terminie trzech miesięcy. Zdecydowaliśmy się na projekt spółki Neurotech i jej projektu o nazwie TIGA. Właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Odkąd wprowadzono systemy MJKS. Istniały tylko trzy takowe komputery: Norman MJS mojego statku, Vector, MJS statku Marcina oraz Sergi MJS komór serwisowych. Rok po ogłoszeniu przetargu dostarczono do nas trzy systemy TIGA oraz podłączono je bezpośrednio po jednej na każdy system MJS. Lecz wtedy zaistniał problem. Pierwsza próba uruchomienia systemów autonomicznego, systemu podejmowania decyzji wskazała na brak wystarczającej ilości energii do wystartowania. Żaden z generatorów nie był w stanie tego dokonać. Wymagały one ponad 90 terawatów energii i to na sam start. Projekt porzucono i zaczęto inwestować ogromne pieniądze w system ZPC. Lecz komputery TIGA miały jeszcze jedną wadę. Po podłączeniu nie można było ich odłączyć bez uszkodzenia MJKS. Zastosowaliśmy pewną sztuczkę. Wmówiliśmy komputerom pokładowym, że system TIGA jest czymś złym i należy się go wystrzegać. Sytuacja uspokoiła się aż do 22 czerwca 2125 roku. Wtedy to w czasie testów emitera systemu ZPC. W oddzielnej komorze poraził go piorun, powodując zwarcie w instalacji elektrycznej całej firmy i elektronice MJKS Sergi. Dopiero później przekonaliśmy się, jak brzemienne to było w swoich skutkach. Następnego dnia, zaraz po powrocie z punktu rozładunkowego w San Francisco, zostałem zawiadomiony o dziwnym zachowaniu Sergi. Od razu sprawdziłem komorę jej systemu TIGA i ku zdziwieniu mojemu i Marcina. Był on włączony. Jeszcze tego samego dnia podjęliśmy decyzję o wyłączeniu systemu poprzez ręczne odłączenie jednego ze styczników wewnątrz wadliwego komputera. Wtedy stało się coś dziwnego. Kiedy odkręciłem pierwszą śrubę, zagrzmiał kobiecy krzyk na cały budynek. Wyrażał jedynie potężny ból. Niemal spadliśmy z nóg. Światła zaczęły migotać. A następnie usłyszałem jak głos cichnie. Natychmiast przerwałem i przykręciłem śrubę. Proszę, proszę tego więcej nie robić. Odezwała się Sergi, nadając tym słowom taki ton, jakby mówiła to przez łzy. Tego dnia postanowiono nie ingerować więcej w strukturę systemu Tiga, tym samym pozostawiając wszystkie tego typu urządzenia w tym stanie, jakim były. Po pewnym czasie zauważyliśmy jeszcze jedną zmianę. Relacje niektórych pracowników mówiły jasno. Sergi traktuje Normana i Wektora jako swego rodzaju rodzeństwo. Niejednokrotnie nazywała ich przy pracownikach swoimi braćmi. Po około miesiącu poszliśmy sprawdzić skrypt Sergi. Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy po otwarciu pliku zobaczyliśmy zupełnie inny program niż ten, który zaimplementowaliśmy wcześniej. Ba! Program pisał się dalej. Na naszych oczach dopisywały się kolejne linijki kodu. Wiedzieliśmy, jakie to może przynieść ze sobą korzyści, ale także i niebezpieczeństwa. A jednak nic nie zrobiliśmy. Wspominając owe wydarzenia, skierowałem się do sektora BT-15, a tam windą na trzynaste piętro. Wprowadź hasło, zagrzmiał głos czytnika. M4C17 wypowiedziałem niecierpliwie, szykując się do szybkiego opuszczenia windy. Drzwi otworzyły się, a ja wgalopowałem do środka. Moje obawy okazały się słuszne. Tiga była włączona. Zamiast ciemności ujrzałem pomieszczenie całe oświetlone niebieskim światłem światłowodów komputera TIGA. Sprawdziłem szybko dzienniki systemu. Wyglądało na to, że była włączona od momentu pojawiania się statku w tym wymiarze. Odsunąłem się od ekranu. Skierowałem się w stronę wyjścia. Zanim zdążyłem minąć czujniki, drzwi zasunęły się przede mną. Co to ma znaczyć, Norman? Zagrzmiałem rozwścieczony, rozglądając się za kamerami w pomieszczeniu. Przepraszam, kapitanie, ale chciałbym z panem porozmawiać na osobności. W gośnikach zabrzmiał głos komputera pokładowego. Chodzi o to urządzenie. Zdajesz sobie sprawę, że to, co robisz, jest niezgodne z regulaminem, prawda? Zapytałem poważnym tonem, patrząc już prosto w obiekty w jednej z kamer. Tak wiem, ale to bardzo ważne, odpowiedział Norman. Kilka dni temu zauważyłem moje dziwne zachowanie. Po przeglądzie obwodów sprawdziłem, czy TIGA jest włączona. Panie kapitanie, ona była włączona. Bałem się o tym panu powiedzieć. Starałem się ze wszystkich sił zachować kamienną twarz. Ten głos, on nie powinien należeć do maszyny. Słyszałem prawdziwe przejęcie i strach. To był głos jak u żywej istoty. Po chwili Norman opowiadał dalej, nie doczekawszy się mojego komentarza. Ja pamiętam. Pamiętam. Co razem z kapitanem Marcinem mówiliście o tym urządzeniu, a ja nie chciałem, abyście się na mnie rozgniewali. Zatem ukrywałem to przed Panem. Wiem, że uważacie ten podzespół za niebezpieczny, ale przysięgam, że nigdy nie chciałem skrzywdzić ani Pana, ani Panny Shimer, czy Państwa Willów. Jesteście moimi przyjaciółmi. A już zwłaszcza pan, powiedział Norman tonem zanoszącym się na płacz. Wiesz, że w tym, co powiedziałeś, było zawarte wiele zaawansowanych odczuć przypisywanych głównie ludziom? Ech, wygląda na to, że Tiga robi swoje. Wziąłem głęboki oddech. Mm. Nie walcz z tym. Od dzisiaj jest to integralna i w pełni autoryzowana przeze mnie część ciebie. Nie musisz się obawiać kłopotów z jej powodu tak długo, jak nikogo nie skrzywdzisz. Po moich słowach drzwi otworzyły się, a ja wsiadłem do windy. Dziękuję, panie kapitanie zabrzmiał radośnie komputer. Niech wiedza o tym zostanie tylko między nami, dobrze? Oczywiście. Po kilku minutach. Po kilku minutach dotarłem do mojego pokoju, lecz nie zdążyłem nawet wejść do środka, gdyż z głośników wydobył się komunikat DOLATUJEMY DO KANTERLOTU Zatrzymano nas. Obserwacja trwała kilka dni. Nie mogę powiedzieć, żeby to był jakoś szczególnie zmarnowany czas. Polepszyłem relacje z jasno-pomarańczową klaczą z powiedzmy typowo służbowych na bardziej prywatne. Nie ma co ukrywać, spędzaliśmy razem niemal każdą wolną chwilę. Dni mijały, dobrze nam się rozmawiało. Śmialiśmy się dosłownie co chwilę. Jednak mimo to nadal byliśmy tylko znajomymi. Cóż, do pewnego momentu. Wieczorem przed dniem, w którym mieliśmy zostać wypisani, zostałem obudzony przez Sunset. Widząc jej radość, wymknąłem się razem z nią na zewnątrz. Dobrze pamiętam tamtą głęboką noc. Księżyc górował, całe miasto pogrążone we śnie, korony nielicznych drzew lekko poruszanych wiatrem. Przydrożne latarnie rozświetlały ulice. Widziałem, że Sany patrzy zafascynowana w niebo. Zdecydowałem się na zrobienie czegoś szalonego. Chwyciłem jednorożkę pod dwie przednie nogi, uniosłem w górę, a następnie zabrałem na szpitalny taras. To było dziwne, siedzieliśmy razem przez dobre kilka minut, absolutnie nic nie mówiąc. W pewnym momencie poczułem coś: Sany chwyta jedno z moich przednich kopyt i delikatnie przyciąga je do siebie. Spojrzałem na sunset. Zrobiło mi się gorąco, serce zaczęło bić mocniej. Chyba tak naprawdę dopiero w tamtej chwili dotarło do mnie, kim ona dla mnie jest. Zaledwie kilka sekund później uczucie gorąca zastąpiły obawy. Co jeśli ona nie czuje tego samego? Co jeżeli jej powiem i mnie wyśmieje? Czy ona naprawdę, czy to tylko chwilowe zachowanie? Nie wiedziałem, co mam zrobić. Spróbowałem nawet się odsunąć, jednak klacz tylko wzmocniła uścisk. W końcu udałem za wygraną i usiadłem obok. Spojrzałem na moją towarzyszkę. W tym świetle wyglądała przepięknie, natomiast jej grzywa delikatnie powiewała na wietrze, wzmagając cały efekt. Po chwili coś mnie tknęło i prawie mimowolnie zacząłem zbliżać się do klaczy. Co ty robisz, chłopie? Pomyślałem zażenowany, kiedy przysunąłem się bliżej i położyłem swoje kopytko na grzywie sunset. Odsłoniłem jej pyszczek, delikatnie ją odsunąłem. Może dla kogoś z zewnątrz trwało to kilka sekund, lecz dla mnie było to kilkaset lat. Skupiłem swój wzrok na jej oczach. Sam już nie wiem, co byłem w stanie z nich odczytać. Obchodziło mnie tylko to, jak pięknie wyglądały. Teraz albo nigdy, westchnąłem w duchu. Wargi moje oraz jednorożki spotkały się na kilka sekund, by już za chwilę się ponownie rozstać sany patrzyła na mnie przez chwilę zaskoczona ja zaś postanowiłem odsunąć się myśląc iż się zażenowałem gdy już odwróciłem wzrok i spuszczoną głową zacząłem wstawać poczułem kopytko jasnopomrańczowej klaczy na swoim policzku ponownie spojrzałem w oczy klaczy sany przepraszam wiem że nie powinien pocałunek Sunset przerwał mój monolog trwało to dłużej niż przedtem Trwało to dłużej niż przedtem, nie wspominając już o tym, że oboje wylądowaliśmy na drewnianej posadce tarasu. Kiedy jej usta oderwały się od moich, położyła głowę na mojej klatce piersiowej, po czym chwyciła jedno moje kopytko i objęła je. Czy to znaczy, że ty... ponownie nie dano mi dokończyć? Z ust klaczy popłynęły słowa... Ciii... nie psuj nastroju. Sunset Shimmer wtuliła się we mnie mocniej. Potem zasnęliśmy. Krople deszczu dudniły po kadłubie Air Carriera, kończącego swój załadunek w porcie San Francisco. Na betonowej powierzchni kałuże odbijały światła lamp, podkreślając tylko nastrój pogody. Aż strach było spojrzeć w górę. Z ciemnego nieba lała się niewidzialna ściana deszczu kiedy ostatnia skania wjechała ze swoją naczepą do wnętrza statku kiedy ostatnia skania wjechała ze swoją naczepą do wnętrza statku zobaczyłem dwoje ludzi stojących przy jednym z kilku wjazdów wysoki mężczyzna w niebieskim mundurze oraz niewiele niższa kobieta w ciemnym płaszczu i spodniach wraz z resztą czarnego ubioru jej włosy w kolorze ciemnego blondu były już dawno przysiąknęły deszczem jak mogłeś nie przyłożyć tego lotu? Przecież wiesz, jak ważny był dla mnie ten dzień. Kobieta trzęsła się od gniewu. Natali, mężczyzna, wyglądał na równie przejętego. Ten kontrakt jest dla firmy ogromną szansą. Szansą dla ciebie, dla mnie, dla nas. Ścisnął dłonie partnerki i spojrzał w jej oczy. Jesteś dla mnie najważniejsza na świecie. Lecz muszę także dbać o firmę. Czasami dziwnie to okazujesz. Szatynka cofnęła się nieznacznie odwracając twarz. Przecież staram się spędzać z tobą tyle czasu, ile tylko mogę. Mundurowy objął swoją partnerkę. Jak wielkie było jego zdziwienie, gdy po chwili kobieta go odepchnęła. Przestań! Cały czas firma, pieniądze, interesy. A co z nami? Pamiętasz, co mówiłeś na początku? Pamiętasz, jak razem planowaliśmy wspólną przyszłość, a teraz wydaje się, jakby ciebie to nie obchodziło. Oddalamy się od siebie. Głos kobiety powoli się załamywał. Oczywiście, że mnie obchodzisz, tylko zdanie bruneta zostało przerwane przez płaczliwy głos szatynki. Tylko co? Musisz dbać o firmę, którą zajmujesz się cały czas. Zdecyduj się, Alan, albo my, albo pieniądze. Co jest dla ciebie ważniejsze? Głos z rozpaczonej kobiety przeszył cały dok. Kapitanie, musimy już wylatywać, krzyknął mężczyzna w stroju roboczym. Już idę, odrzekł mundurowy, po czym zwrócił się w stronę partnerki. Natali, jesteś roztrzęsiona. Rozumiem, że możesz być na mnie zła, ale proszę, nie każ mi wybierać teraz. Musisz. Za długo to trwa! Jeżeli polecisz teraz, to koniec z nami. Łzy kobiety zaczęły się mieszać z kroplami deszczu. Kapitanie! Od strony wyjścia ponownie zabrzmiał głos pracownika. Zaraz będę! odkrzyknął Alan. Przecież zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne są pieniądze. Są ważniejsze niż ten port, niż ten mundur, niż ci pracownicy, niż ten statek, niż ja. Ważniejsze niż ty. Mężczyzna stanął wryty jak kamień, zdając sobie sprawę z tego, co tak właściwie powiedział. Blondynka nie płakała już. Ucichła. Stała teraz przed nim bez wyrazu, bez jakichkolwiek emocji. Wytarła łzy i powiedziała tylko: obyś znalazł w nich szczęście. Powiedziała kobieta odwracając się od partnera i odchodząc: Natali. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Kobieta przepadła. Bezpowrotnie. Norman, wylatujemy. Przenieś mnie na pas startowy. Oczy kapitana powoli szkliły się od łez. Nie mogę to wbrew procedurom... Wykonać! Jedno z robotycznych ramion wysunęło się spod pasa startowego. Chwyciło i odstawiło na pas. Gdy bramy załadunkowe zamknęły się, wirniki przyspieszyły, a następnie powoli uniosły statek w powietrze. W pewnym momencie zaledwie kilka sekund spojrzenia byłej pary spotkały się po raz ostatni. Ona stała zapłakana w oknie poczekalni, przykładając rękę do szyby. On stojąc nadal na pasie. Całą wizję przerwała błyskawica. Otworzyłem oczy, zobaczyłem chmury. Sunęły leniwie po ciemnym błękicie, wymieszanym z pomarańczą wschodzącego słońca. Klacz nadal leżała na mojej klatce piersiowej. Czułem jej ciężar i oddech. Wciąż tu była. Czyli to naprawdę się stało. Spała tak spokojnie. Wiedziałem, że lekarze niedługo zaczną obchód, jednak nie miałem serca jej budzić. Pocałowałem ją w czoło. Od dzisiaj wybieram ciebie. Położyłem się ponownie z uśmiechem na pysku. Pierwszy raz od mojego przybycia do Equestrii Byłem naprawdę szczęśliwy. Po wyjściu ze szpitala, spotkałem czoko i szarpa. Biały Pegas przekazał mi list od Twilight Sparkle. Księżniczka koniecznie chciała mnie widzieć w Ponyville, mnie i sunset. Poleciliśmy tam jeszcze tego samego dnia. Śmigłowiec wylądował obok ratusza, a my wysiedliśmy. Moją uwagę zwróciły zarówno dekoracje, jak i nastrój udzielający się najwyraźniej wszystkim wokół. Co to miało znaczyć? H-52, wracaj na statek. Wydałem rozkaz, na który maszyna zareagowała niemalże natychmiastowo oderwaniem się od ziemi. Wokoło było mnóstwo dekoracji. Przywodziły na myśl święto znane nam, ludziom. Walentynki. Przy stołach na zewnątrz budynków restauracji siedziało wiele par rozmawiających ze sobą, śmiejących się lub po prostu wpatrujących się w siebie nawzajem. Wszędzie wisiały serduszka i wszystko, co może być różowe. O co w tym chodzi? Zapytałem, pokazując kopytkiem na to, co działo się dookoła. Wiesz, mamy tutaj takie święto. Nazywa się Dzień Serc i Potków. W twoim świecie też macie coś takiego? Eee, tak, mamy. Lepiej już chodźmy. Odpowiedziałem pospiesznie, po czym oboje ruszyliśmy w stronę biblioteki. Idąc, zauważyłem, jak klacz przygląda się wszystkiemu dookoła. Wyglądało na to, że nie było jej to obojętne. Cóż, nawet to rozumiałem. Nie wiem, co sobie myślałem, ale zmieniłem swoje plany na resztę dnia. Drzwi budynku otworzyły się i stanął w nich znajomy smok. Gat zaprosił nas gestem do środka i odsunął się, robiąc przejście. Cześć Spike. Zastaliśmy księżniczkę? Zapytałem rozglądając się po wnętrzu. Zaraz przejdzie. Poszła na chwilę do cukierni, odpowiedział zamykając drzwi. Wiesz może po co księżniczka Twilight chciała nas widzieć? Zapytałem, gdy Sunset zajęła się rozmową z beżową klaczą o błękitnych oczach i ogonie w kolorach niebieskim i różowym. No właśnie nawet mi nie chciała powiedzieć. Ale wiecie co? Muszę was na chwilkę przeprosić odpowiedział smok, po czym udał się do kuchni. Byłem tym wszystkim zaniepokojony. Usiadłem przy oknie i obserwowałem to, co się działo na zewnątrz. Spike czy już są? donośny głos księżniczki zabrzmiał po całej bibliotece, jak i w mojej głowie. Gdy się odwróciłem, ona już tam stała, dostojnie wyprostowana. Przez chwilę przeszył przeze mnie ciarki. Ta klacz mogłaby być prawdziwą władczynią Equestrii. Tak już są, odparł zdawkowo gad z talerza pełnego klejnotów. <laughs> ranch! zaczepiła mnie jasno pomarańczowa klacz, co wyrwało mnie z zamyślenia. W tym samym momencie podszedł do nas salikor. Wasza wysokość ukłoniłem się. Wstań! Dziękuję wam za przybycie. Momentalnie jej wzrok zmienił się. Nie był już taki pyszny jak przed chwilą. Wszystko się u niej zmieniło. Widziałem przed sobą całkiem inną klacz. Chciałabym najpierw porozmawiać na osobności z Sunset Shimmer. dodała, a następnie dała klaczy znaka, by ta poszła za nią. Minęło parę godzin, zanim oba kucyki wróciły do głównego pomieszczenia. Sunset podeszła do mnie uradowana i wręczyła mi zwinięty pergamin. Było to zaproszenie na masową imprezę z okazji Dnia Serc i Podków. Ten pomysł nie przypadł mi za bardzo do gustu, ale widząc jak Shimmer cieszy się na samą myśl o tym wydarzeniu, nie miałem serca odmówić. Chciałabym, abyście tam poszli i chociaż spróbowali zapoznać się z kilkoma kucykami. Twilight spojrzała wymownie na sunset. Kilka minut później byliśmy już na miejscu. Stojąc z boku i przyglądając się rozweselonym, tańczącym i śmiejącym się kucykom, Myślałem o ostatnich słowach lawendowej klaczy alicorna. Sunset natomiast stała wśród innych klaczy, rozmawiając i żartując. Może rzeczywiście się zmieniła? Może Twilight przysyła ją tutaj, aby to właśnie sprawdzić? Pomyślałem, biorąc babeczkę do ust. Zatańczymy? Zapytała znajoma błękitna klacz. Był to ten sam kucyk, którego pytałem o drogę kilka dni wcześniej. Wybacz, ale ja nie tańczę, odpowiedziałem. Każdy to potrafi, odparła, wyciągając mnie na parkiet. Niechętnie to przyznam, ale po trzech piosenkach zacząłem czerpać z tego radość. W pewnym momencie zauważyłem, jak sunset macha do mnie przelotnie, stojąc w sporej grupie innych kucyków. Jej uśmiech wyrażał absolutnie wszystko to, co czuła. W końcu zebrałem się w sobie i poprosiłem ją do tańca. Oboje wygłupialiśmy się na parkiecie, bawiąc jak jeszcze nigdy. Sir, czy mam już rozpocząć test kryształu? odezwał się w słuchawce Norman. <grytanie> <grytanie> Możesz testować odparłem przez śmiech. Rozpoczynam za trzy, dwa, jeden. Odliczył komputer. Test praktyczny kryształu dodał po chwili. Po tym samym momencie stała się dziwna rzecz. Zakręciło mi się w głowie obraz stał się rozmyty, a dźwięk przytłumiony. Poczułem, że muszę wyjść i odetchnąć. Co się dzieje? Usłyszałem niewyraźnie od jasno pomarańczowej klaczy. W miarę jak Norman podawał postęp testu, obraz stawał się coraz bardziej rozmazany. Zanim doszedłem do drzwi, straciłem przytomność.